Cześć, dzień dobry, witam was w następnym vlogmasie. Dzisiejszy vlogmas rozpoczyna się od naszego wyjazdu. Mamy na zegarze godzinę 6:30, a my jesteśmy gotowi. Gotowy? No jasne. Gotowi, także bierzemy tylko bagaże i lecimy na parking do znajomych. Czekamy na znajomych, moją małą obsługę i właśnie mówię Kacrowi, że ja się, słuchajcie, trochę stresuję, bo dawno nie jeździłam na nartach i tak nie wiem, czy coś pamiętam. Chciałem pieniądze do domu, Klaudia powiedziała, że nie można, bo będę musiał usiąść. Bo nie chcieliśmy więcej gotówki. Nie można się wracać. A moja mama zawsze mówi, że jest taki przesąd, że nie powinno się wracać. Bez sensu jest się wracać przed wyjazdem, jak nie trzeba. Jak jest coś takiego, co nie jest bardzo ważne, a możemy gotówkę wypłacić, jak będzie trzeba. A ja coś tam mam też z gotówki, więc mam wtedy zawsze mówię, że trzeba usiąść w domu, jeszcze przeczekać, bo wracanie się właśnie tak przynosi pecha, więc nie ma co ryzykować. Pierwszy przystanek, śniadanie w Maku. To jest twoja kawka. To jest moja. To jest moja herbatka. To jest twoje, tak? To? Czy to? Nie, to są te nasze kanapeczki. To jest moje, to jest twoje, to jest twoje. Zamówiłam sobie kanapkę z twarożkiem i powiem wam, naprawdę całkiem smaczne. I słuchajcie, dojechaliśmy. Już w sumie jeżdżą ludzie, trochę samochodów jest. Szkółka stop jest tam. Pięknie. Jestem, słuchajcie, w dwóch pierwszych zjazdach po przerwie 6-letniej i jestem zadowolona. Pamiętam na szczęście, jak się jeździ, muszę wejść do wprawy. Pierwszy zjazd był taki, wiecie, bezpieczny, drugi już trochę wydaje mi się, że bardziej jakościowy, ale to jeszcze nie jest to samo, co było, jak jeździłam rok w rok. No więc jeździmy sobie, Kasper z instruktorem, na mniejszej górce na razie, ale powiem wam, że jest przepięknie. Jest w ogóle idealna pogoda, bo nie jest za zimno, a jest mimo wszystko mrozik. Drzewa są pięknie oblodzone, naprawdę jest mega klimat. Przenieśliśmy się wszyscy na inną górkę, żeby dołączyć do Kacpra. Kasper skończył teraz jazdę z instruktorem i będziemy teraz już jeździć sobie normalnie na stoku. Zadowolony? Bardzo. Fajne wrażenia? Fajnie, wszystko okej. KCR, tak jak mówiłam wam, miał długą przerwę, długo nie jeździł na nartach i miał teraz przez półtorej godzinki z instruktorem. Nie wywalił się ani razu, także myślę, że damy radę. Raz mnie tylko pan łapał. Bo szybko jechałeś. Bo wyfrunąłem tak w dół, a był za mną i wyprzedził mnie, odwrócił się plecami i położył się tak na mnie, ale się nie przewrócił. Przytulaliście się, bo my akurat jechaliśmy wtedy. Ale taki fajny był góral stary. Taki starszy dziadek, tak. My akurat jechaliśmy wtedy do góry kolejką i właśnie widzieliśmy Kacpra, że się z panem tam przytulają. Zastanawialiśmy się, co tam się podziało. Pojeździliśmy, a teraz idziemy sobie coś zjeść. Także podjechaliśmy pod Kacpra i idziemy na obiadek. Kasper, słuchajcie, zamówił degustację jakiś nalewek. Pamiętasz, co jest co? Na pewno to jest kawowa, pamiętam. Cytrynówka, to jest dwójniak malinowy, czarny bez. Cytrynówka, nie. Nie. Przepalanka. Przepalanka jakaś, tak. A to jest malinówka. Nie, to jest malinówka? Malinówka, no. No to jest twój. Dawaj pierwszy, po łyku. Ja nie mogę. Jaki pierwszy? Ja muszę po całości, to wy najpierw po łyku. Bo ja nie umiem przychylić tak na łyka. Dobra, ja testuję, słuchajcie, malinową, bo mnie interesuje, ładnie wygląda. Malinową zwykle lubię i wiśniową. Ty robisz malinową, nie? Mocna. Oj, mocne. Oj, mocne. Nie wiem, co chcę. Ale dobra smaku. Taki posmak fajny, chociaż robisz o wiele lepszą. O wiele lepszą robisz, Kacper. Monika testuje cytrynóweczkę. Dobra? Argentyńska cytryna. Lepsze? Dziękujemy. Lepsze? Dobra.
nalewki smaczne, ale wspólnie stwierdziliśmy, że Kacper robi lepsze, serio. Ale nie, serio. Ta przepalanka. Przepalanka? Dla mnie za mocna, próbowałam nie, ja też. Konkret. Zapach mega, zapach. A herbatka pycha. Bardzo słodka, ale bardzo dobrze rozgrzewająca. Najciekawsza. To taka tam jest wanilia, taki migdał, taki posmak. No, no, no. Pojedliśmy i przyjechaliśmy sobie teraz już do naszego hotelu. Śpimy w takim góralskim domku. Wypakowujemy rzeczy i lecimy do pokoju trochę sobie odpocząć, bo pojedliśmy sobie teraz po jeżdżeniu, jesteśmy na zjeździe trochę senni i chcemy sobie chwilę poleżeć. Jesteśmy na miejscu, pokażę wam nasz pokój. Już kasyr wniósł bagaże. Tutaj mamy taką część kuchenną. Mamy telewizor. O, balkon mamy, Kasper. Fajnie. No, z takim widokiem na drogę, no ale... O, dzień dobry, drodzy sąsiedzi. Chcę was wystraszyć. Dzień dobry. Popatrz. Okej, czyli mamy balkonik włączony. I tutaj mamy, o, ale fajną, fajną grafikę. Owieczkę białą i czarną. Ja będę białą, ja po tej stronie. Super. I zobaczę jeszcze łazienkę z ciekawości. Okej. Okay. O, i łazieneczka z prysznicem. Przyjemnie. Nice. Ja w ogóle mam sobie ciekawą kurtkę na sobie, żeby wziąć z samochodu, bo nie mieliśmy ręki, brałam na siebie, więc jest mi wyjątkowo ciepło. Pierwsze co przyszłam do pokoju i wzięłam się za pobieranie filmu i słuchajcie, od godziny pobiera mi się vlogmas. Masakra. Więc pójdzie dzisiejszego dnia z opóźnieniem, niestety. Wzięliśmy prysznic, przebraliśmy się w inne stroje, bardziej wyjściowe, idziemy sobie teraz na spacer. Trochę sobie pochodzimy i później skoczymy sobie do jakiejś karczmy na kolację i spędzić sobie tak wieczór. Także vlogmas się w tle ładuje na dzisiaj, wrócimy, to po prostu publikuję go na YouTube, jak już się pobierze w końcu. A teraz gotowi, ruszamy. Wzięłam sobie tą kurtkę na zmianę, żeby oprócz zimowej mieć jeszcze jedną. I pod spód brałam sobie dres. Oczywiście pod spodem mam jeszcze leginsy, żeby mi nie było zimno. Gotowy, Kacper? Po jedzonku. Śmieliśmy się właśnie, że tak wcześniej się zaczęliśmy dzień, no bo wstaliśmy po piątej, ja o piątej. No to wiecie, tak od samego rana na nogach, że teraz jest godzina 20, a nam się wydaje, że jest 22, jakby było mega, mega późno. A jeszcze taka ciekawostka, właśnie przechodzę koło galerii i w tej galerii robiliśmy jedną z pierwszych naszych sesji wowka u koszulek. Właśnie w tym Happy Muzeum. Tam są takie fajne instagramowe ścianki i właśnie tam robiliśmy pierwszą sesję. Przechodzimy tutaj, słuchajcie, koło domeczków i wszędzie są takie piękne sofelki. Ślicznie to wygląda. Kasper, słuchajcie, zobaczył pączki, zrobiła mu się wielka ochota i właśnie kupiliśmy sobie pączki. Daj mi, spróbuję. Zrobię test. Dostaliśmy na żywo. Jednego grafis. No. Chcecie? Tak. No jak nie? Ej, właśnie, dokładnie, weźcie sobie zjedzcie, może Mateusz wie. Mateusz, chodź. Mateusz, no gratis, musisz no, dla kierowcy. Właśnie. Testujemy. Smaczne. Nie są gorące, ale są dobre. Zdrowiej nawet, bo podobno gorące ciasto jest niezdrowe. Ale dobre. Dobre. Wzięliśmy sobie klasyczne z różą. Wróciliśmy, słuchajcie, do pokoju. Serio, jesteśmy tacy zmęczeni po całym dniu od samego rana na nogach. I ciągle w sumie bardzo aktywnie. Teraz tylko w sumie po myciu przed kolacją mieliśmy chwilę taką na mały odpoczynek. Ja w sumie dodawałam wtedy film, próbowałam przynajmniej, więc nawet za bardzo jakoś nie odczułam tego, że sobie odpoczywałam. Teraz jeszcze byliśmy aktywnie na spacerku. Wracaliśmy też na nogach z restauracji do naszego hotelu, także... Jestem padnięta, także kończę już tego vloga. Widzimy się w jutrzejszym, również tutaj z gór z nart, więc zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia.